Lećmy dalej. Co my mamy? Mamy Lisza, którego nie szanuję, mamy piromaniaka, który według statystyk okazuje się, że jest jeden z najgorszych bohaterów. No i mamy królową części brzuchową, która moim zdaniem jest całkiem spoko, więc ją wezmę. Ha, jestem pierwszy. Tym razem obierzesz strategię? No lipną trochę chyba. No dobra, wezmę to, no bo reszta to jest porażka totalna. Przecież to nie pasuje mi do Hero Power. Jak bohaterzy mają między 5 a 30 min ratio, to masz dużą przewagę nad innymi. Tak, masz rację. Nie mów innym, ale trzymam kciuki za ciebie. Dobrze, nie będę nikomu rozpowiadał takich nowości. Czyli jak kupujesz pakiet z wyjścia smoka, to samo ci się odblokowuje, tak? Tak, jak kupisz 30 pakietów, to masz wszystko odblokowane. Pamiętaj, co się nie zabije, to cię wzmocni. O Boże, to ja sobie wzmocnię karczmę, bo to mnie zabije, jak to kupię. To było żenująco słabe. Hyman. Creep grał siłką? I w tym przypadku... W tym wypadku on nie umierał. Nie kumam. Nie kumam za bardzo, o co komon. Ale kumam, że on ma... koty. Are you fucking kidding me, dude? Naprawdę mam coś takiego do wybrania. Czy ja chcę to przerolować? Nie no, może to przeroluję, może wypadnie coś lepszego. To już jest lepsze. To maleństwo jeszcze ci się przyda. Zobaczysz. Może być. Już nie jest takie złe. Problem jest z tym, że mam 32 życia już. Nie za dużo. Cześć, Łukaszu. Świetnie sobie radzisz. A dziękuję. Czy ja to wygram? Wygram. Spoko Maroko. Coś ciekawego, interesującego, fajnego, przyjemnego, użytecznego. To myślę, że na pewno kupimy, zbufujemy. Teraz tak, co ja mogę zrobić? To daje mi 0 buffów. Bestia Smog Murloc nie mam. To daje mi 0 buffów. Mogę sobie kupić tego jedynie. No bo użycie Hero Power w tym momencie daje mi jednego buffa, nie, to bez sensu. Zróbmy tak. I szukajmy szczęścia i rozwagi. Nie oduczę się tego tykania. Oby teraz Blizzard zwykłych gier nie zaniedbywał. W sensie rankedów? Biorąc pod uwagę, że w sumie to wygląda, jakbym miał je w nosie od paru lat, to... No. Klip wybrał wojownika, który wtedy w wojnie został powieszony. Jak wybierasz klasę X, to klasa X nie umiera. O tym gadaliśmy. A, no to się domyślałem. Znaczy, nie domyślałem się, że o tym gadaliście. Ale to domyślałem się o tym, że tak jest. Że to jest tylko animacja. Bestyjka. Czy może jednak to użyć? Hmm.
Dobra, wezmę to. Miejmy coś na razie. Od następnej tury możemy kombinować więcej. Świetnie sobie radzisz. Świetnie sobie radzisz, brachu. Brachu, rachu. Uuu, 7-7. Co to za zmutowany gagatek? Wygrana jest moja. Pnie mi się do góry. W sumie smutne, Mati, że za każdym razem jak zaczynasz grę, musisz zabić kilka postaci. Znaczy, Kofer wierzy mocno w to, że robisz sebekę. I powiem bardzo. To jest tragiczny moment dla tych postaci. One tego nie przeżyją. Ale nie przeżywajmy mimo wszystko może gierek za bardzo. Niech będzie tak. Znaczy nie wiem, no może ja jestem jakiś wyprany z uczuć czy coś tędy, ale w grze o wygnańcach, którzy zostali wygnani i gdzieś tam przetrzymywani na statku jako więźniowie i tak dalej, to że kilka postaci umiera jak wybierasz postać, którą będziesz później zabijał miliony innych postaci, potworów i stworów, nie jest dla mnie jakieś takie dyskomfortowe, że coś tam się takiego dzieje. Ale możliwe, że ja po prostu jestem wyprany z uczuć, emocji, ze wszystkiego i to wina tego. Nie będę przeżył. Natomiast no, mimo wszystko nie przesadzałbym. Bo takie to mech trochę. Czy ja to mogę wygrać? No chyba nie mogę. Aj, kurde, za dużo tego potworzył. Naprawdę tak, balans jest skopany. Ale to chyba jakieś lipne statystyki, bo nie wierzę. Polecam mój film na YouTubie albo HardPWN. Statystyki są nielipne. Dobra. Bierzemy tego gagatka. Gościa od demonów raczej nie bierzemy. Myślę, że level upniemy się. I wydaje mi się, że sprzedamy małego. I zrobimy tak, opla. Opla, opla. Dobry wieczór, nie mogę używać spacji, bo pauzuje mi stream. What the fuck. No niestety, że tak powiem, coś się dzisiaj na Facebooku zbugowało. I ludzie narzekają na to, że faktycznie tak się dzieje, więc musisz poczekać, aż się odbuguje. Serwowałem kiedyś napitek rycerzowi śmierci. Od razu zamarzł w jego rękach. Czy ty próbujesz wszystko build? W tym momencie? No, tak. Mniej więcej. Świetnie sobie radzisz. Czy tak na dobrą sprawę, to szczerze powiedziawszy nie próbuję... Znaczy, nie mam konkretnych planów co do tego buildu. Tak patrzę, co mi wypadnie i na podstawie tego podejmę pewnie wcześniej czy później jakąś decyzję. Au. Być może bardzo wcześniej, bo za chwilę się wyłożę. Demonki, bestyjki. Dobra, ja bym sobie piknął tego gościa. To można do wora. Tu mechy mi się powoli zaczynają kształtować. Bestia Smog Murloc. Raczej nie. Nie, musimy wzmocnić to, jesteśmy ostatni, nie mogę sobie teraz pozwolić na... O, chwila. Takie to mi się podoba, Grzegorzu Brzęczyszczykiewiczu. Ile mam tych jednostek?
Moja tarcza za Argus. Aha, to może być, że to na końcu pójdzie. Czy jest tutaj coś fajnego? Nie bardzo, ale możemy zrobić tak. O. Może nawet wziąłbym to, bo to jest dobre samo w sobie. I co przekipujemy? No, chyba w mechy jednak pójdziemy. Jak się okazało? A, dobra, to Kenik. Czy w Idle Heroes można grać bez kasy na jakimś sensownym poziomie? Tak, można. Elo. No, zamiast ten spacji klikasz Ctrl V i jazda. Dobra, chcemy tego i tak naprawdę chyba tylko tego. No. Mógłbym się level upnąć do piątki, ale chyba nie. To też może chcę, nie wiem. Jeśli wydajesz tego stronnika, to zdobędziesz trójkę. Teraz pytanie, czy ja chcę wynajmować tego stronnika? Szczerze? To nie chcę. Zrobię tak. Zapauzuję i poszukam szóstki. Natomiast tutaj mógłbym coś sprzedać. Ale czy jest sens to sprzedawać? No teoretycznie mogę tego jełopa sprzedać. Albo w sumie może tego jełopa i wstawię sobie tego. No niech będzie tak. Okej. Chyba, że nie, bo w następnym sobie upgrade'nę karczmy i poszukamy szósteczki. No, niech będzie. Ten cały zipek, co atakuje dwa targety najsłabsze, jest całkiem pozytywny. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Czy oglądałem gameplay z Poe Mobile? No trochę. Trochę żem począł. Imba. 11-11. Dobra, teraz bierzemy, robimy upgrade'a karczmy. Kupujemy tego ziuta. Rzucamy go na bordzik. Szukamy czegoś. Dajemy tego na stół. To tak naprawdę daje mi co? Demonowi i mechowi. To niewiele. Ten ma lepsze staty od tego, ale ten ma synergię z tym jełopem, więc niech będzie tak. Amalganta możemy kipnąć, tak myślę. Więc zrobię tak i tak. I teraz trzeba się zastanowić, jak my to chcemy ustawić. Ten idzie pierwszy, znaczy ten idzie pierwszy, ten drugi, ten trzeci, to na pewno. A wy możecie być w środku. No, niech będzie jakoś tak. Amalganta sobie kupię tak dla zasady. No i zobaczymy, co on ma. Winstreaka 0 dostał za 7 od tego gościa. Wcześniej 12 do małpy, 8 do barbary, 1 trójkę, karczma na 5 poziomie. Zobaczymy. Nie wydaje się tandetny. Ciekawe, czy można postać przy nim. Znaczy, Diablo Immortal też nie jest tandetny. Ja uważam, że obydwie te gry, Poe Mobile i Diablo Immortal, będą fajne. Problemem dużym jest to, że to jest telefon. I na telefonie się po prostu słabo gra, szczególnie mi, jak ja mam takie duże paluchy, nie? Ja bardzo nie lubię tych targetowanych skilli, tak dla przykładu. Och, piękny ten kidzik. Nie lubię tych targetowanych skilli, tak dla przykładu, czy jakichś tam innych cudownych dowianków. Ale
jeżeli ktoś to lubi, lubi to sterowanie, to to są prawdopodobnie bardzo dobre gierki, z którymi, w które będzie można się mega fajnie bawić. No inną kwestią jest to, że ja na przykład nie mam preferencji do grania w hack and slash na telefonie, nie? No ale to nie znaczy, że to jest złe, że coś w tym stylu. Przynajmniej ja to tak rozumiem, czuję, odczuwam. Dobra, wygraliśmy z typem. Może go... Nie, zabić go nie zabijemy. Chociaż 6 plus... A nie, plus 6. 5 plus 6. Ja na przykład, wiecie, ja polubiłem bardzo granie na telefonie, nie? Tylko z sterowaniem mam mega koślawe. No to musimy piknąć, Grzegorzu. Właśnie tego było ci potrzeba. Solidny stawik. Mówisz? Zip-zapek drugi. Biorę w ciemno. Teraz pytanie, czy my chcemy go zagrywać? Takie plus 8 plus 8, no to ja poproszę. Bardzo nawet poproszę, dobra. Dobra, to plus 1 to chyba jednak nie wchodzi w grę. Tego możemy też rzucić. A czy my tego przesuwamy na koniec? Nie, chyba nie ma takiej potrzeby. Dobra, niech tak stoją na razie. Chciałem pograć w Hearthstone, ale kod bezpieczeństwa mi przyjść nie chce. To nie wiem, co mogę poradzić. Mi przychodzi normalnie, więc ciężko mi powiedzieć. W ostateczności możesz zadzwonić do supportu. Ja czekam na Diablo i na POE w obu wersjach PC i Mobile, wszystko przetestuję. Ja też przetestuję, tylko że ja na przykład, może nie tyle co jestem pewien, bo pewności to nie mam, ale wydaje mi się, że ja w to długo nie pogram, bo po prostu nie będzie się to dla mnie nadawało. Nie będzie mi się chciało, nie będzie mi się chciało w to grać, ani nie będzie się nadawało. To sterowanie mnie po prostu zniechęci, o. Coś w tym stylu. Ale te POE Mobile tam jakoś nie zachwyca. No bo to nie ma zachwyca, to ma być mobilna wersja gierki. Przecież to nie ma udawać gierki na PC-ta, tylko ma być mobilną wersją gry. No to co ty tam chcesz? No i kolejny gościu wyeliminowany. 6 i 4. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. No pokazali. Malganis. No Malganisa w tym wypadku konkretnym to nie chcemy. Junkbot. No to już możemy pomyśleć. Znaczy nad nim możemy pomyśleć. To też chcemy jak najbardziej piknąć. Jejku. I co my zrobimy teraz w tym układzie? Wydaje mi się, że w tym układzie po prostu użyjemy Hero Power. Prawda, walczymy z gościem, który jest pierwszy, który ma Instika 4, 2 złote karty. To jest nieco niebezpieczne, można byłoby iść all in. Ale co ja bym musiał teraz zrobić? Musiałbym sprzedać jednego tego, żeby wstawić tego i tego. Dobra, jesteśmy w top 4, najwyżej odpadnę. Zaryzykuję. W następnej turze mogę kupić tego, wyciągnąć tier 6, być może nawet tego zmienić na złotego. Mogę kupić tego, dać prowokację dwóm gościom. Mogę kupić tego, dać buffa. Mogę wstawić tego i jeszcze dorzucić, domagnetyzować do czegoś to. Więc... Być może to głupie, ale chyba... Jeżeli i tak... Inaczej, uważam, że zrobienie tego w następnej turze jest zagraniem po wygraną, a... Jednocześnie skipnięcie tej tury i nie zrobienie tutaj nic jest zagraniem, znaczy może nie zagraniem pod przegraną, ale daje mi i tak, gwarantuje mi i tak top 4, bo jestem w top 4, więc zaryzykuję i przeczekam jedną turę, żeby w następnej przeatakować pełną parą, coś w tym stylu. Czy grałem rankę do 20 ustawki? Nie. Do dodatku to Mati w rankedy nie pogra. Z przymrużeniem oka. Znaczy przyznam się szczerze, że nie mam planów grania w rankedy. Dobra, pytanie, czy ja jestem w stanie zbić 40 HP i odpowiedź niestety chyba jest przecząca.
Wiemy już, czym gościu wygrywa. Bardzo nafidowanym amalgantem. Na szczęście ten zabije mi tego i dzięki temu przeżyje. Albo nie, bo... A no dobra, zabiję. Dostanę tylko za 6, 7, więc żyjemy. Ale no było blisko. Nie ma co ukrywać. Dobra, i teraz realizujemy nasz plan. Bierzemy tego i bierzemy tego. Chwilę, jeszcze tego mieliśmy wziąć. Teraz tak. Systemy obronne. Zrobię tak. Zrobię tak. Kogo nazywasz, kurdupę? Komu złomu idę do domu? Okej, teraz się trzeba zastanowić, kto, kiedy, co robi. Ty, powiedzmy, że atakujesz pierwszy, ty drugi. Ty trzeci, żeby stworzyć mi na pewno mecha. Ty se stój na końcu. Dobra. Tak, żeby on jak najszybciej złapał Divine Shielda, bo wiem, że danie mu Divine Shielda jest trochę ryzykowne. Aha, ale ja walczę z tokenem. Okej, okay, dobra. Danie mu Divine Shielda jest trochę ryzykowne, ale zamysł jest taki, żeby on z tego Divine Shielda stracił. I teraz na farcie lecimy, że on nie dostanie ataku i dostanie Divine Shielda ponownie. No oczywiście to tak nie pójdzie, po naszej myśli, ale to i tak wygramy. A, w następnej klasie z farci. W sumie Mati grasz rankedy, teraz Mati skoro wspina się w rankingu. W sumie. Można to tak interpretować. Dobra, teraz ktoś odpadł. Jesteśmy w top 2. No nie bardzo. Nikt nie odpadł. Dobra, co możemy wziąć? Możemy wziąć tego. Ale za co ja bym miał go tu wrzucić? Za nic. Muszę szukać tak naprawdę złą bota albo Kobalt Guardiana, bo ja i tak nie mam jak tego zagrać. Nie sprzedam niczego, chyba że coś trafię. Ale jak trafię tego, to go nie sprzedam przecież. Dobra, to szukamy trójek. No, już trafiliśmy czwórkę. I to tyle. Zobaczymy. A co do spacji i pauzowania streamu jakiś book Facebooka. Oglądałem twój film na YouTube o statystykach, fajnie zrobiony i łatwy do zrozumienia. I jakie to używanie Ctrl V jest denerwujące? Pisze się 5 razy wolniej. No cóż, no nie wiem co powiedzieć. Możecie pisać bez spacji, tylko ten, shift, dużą literę, pierwszą literę wyrazu piszcie dużo, bo... czy my to jesteśmy w stanie wygrać? Zastanówmy się. No może być, nie powiem, ciężko. Nawet powiem chyba więcej, może być bardzo ciężko. Divine Shield zbite. No nie wygram tego, nie ma bata. Jeszcze ten atak był totalnie z dupy, tutaj, chyba że tutaj jakiś... to były dobre rzeczy. No dobra, to nie była dobra rzecz.
On teraz pozabija tokeny, wyśmienicie. No nie no, te dwa złomboty no po prostu robią siekę jak ja pierdykam, a co się to tworzy? Takie, ale to jest za mało. No top 3, niestety. Niestety top 3, no takie cudawianki tutaj się stały, że szkoda gadać. Tak, top 3. No dobra, ale do przodu, 15 punktów, może być, nie ma tragedii.